Jedziemy do Iranu po raz pierwszy w 99. Także bezpośrednio po Gruzji i prawie 2 tygodniach spędzonych w Armenii jedziemy do Iranu, bo tam wiedzie nas, myślę, że znajdziemy ślady głosów, ślady muzyki, dźwięki jeszcze z początku chrześcijaństwa i trafiamy na Mandejczyków. Do Chuzestanu pojechaliśmy śladami niejako Rudolfa Macucha, słowackiego badacza, językoznawcy, który zajmował się społecznością mandejską, badał ją pod względem też przede wszystkim językowym. I jego odkrycia, jego badania stały się czymś ważnym w naszych poszukiwaniach. To dzięki temu otrzymaliśmy wizę, otrzymaliśmy nawet specjalne pozwolenia filmowania właśnie tam w Ahvaz. Także po drodze, jadąc już trzeci raz do Ahvaz w roku 2002, nawet zatrzymaliśmy się w Kum i mogliśmy filmować na dziedzińcu świątyni, na dziedzińcu meczetu, co było bardzo unikalne. Ale najważniejsze, że mogliśmy sam Ahvaz filmować i stąd też zdobyliśmy, stąd ten powstał właśnie materiał, który dokumentuje chrzest mandejski. Poszukiwania boku początków chrześcijaństwa zawiodły nas do Iranu, do południowego Iranu, do starożytnej grupy chrzcielnej Mandejczyków, którzy w I i II wieku naszej ery wyemigrowali znad Jordanu na wschód i zawędrowali nad rzeki Tygrys i Eufrat. Tam osiedli i tam przetrwali do dzisiejszych czasów. I oczywiście wiedzieliśmy, że to Kaukaz, że to Gruzja będzie dobrym przyczółkiem czy miejscem, z którego rzeczywiście wybierzemy się dalej na wschód do Iranu. Nie było to wtedy takie łatwe i oczywiste. Informacje otrzymaliśmy i kontakt otrzymaliśmy od profesora Joan Buckley, która wtedy, jak dowiedzieliśmy się, pełniła rodzaj świadka w ramach ONZ, osoby, która no, zaświadczała w ogóle o istnieniu i odrębności, o tożsamości religijnej innej niż muzułmańska, tej grupy etnicznej, która w Koranie zapisana jako ci, którzy zanurzają się w wodzie i nie znani są jako Mandejczycy, tylko jako Subaici, ci, którzy Sub właśnie, czyli zanurzają się, bo określenie Manda jest stosunkowo niedawne i pochodzi, oczywiście jest równoważnikiem gnozy, tak? I stąd mandaizm lub mandeizm, ta oboczność w języku polskim. Ale oni sami mówią o sobie Nazoraja, czyli wtajemniczeni. Dziś Nazorejczycy to kapłani mandejscy, którzy posługują się językiem staroaramejskim. Tylko oni czytają te księgi i bardzo nieliczni członkowie gminy, która do dziś w Ahvaz, w południowym Chuzestanie, liczy około 15, może do 20 tysięcy, nieliczni znają także współczesny wschodnioaramejski, ale tak naprawdę na co dzień nie odróżniają się od mieszkańców Iranu, szanują, szczególnie tutaj kobiety, tak szanują porządek islamski nadany im, także mężczyźni, także kapłani i rzeczywiście trzeba się trochę natrudzić, żeby ich odnaleźć. Chociaż Joan Buckley powiedziała coś bardzo wtedy dla nas nieoczywistego. Gdybyście nie mogli ich znaleźć, gdyby coś nie zadziałało, to idźcie na targ złota. Zapytajcie o złotników. I tak ich znajdziecie. Kiedy przybyliśmy do Ahvaz, na lotnisku przywitał nas Sorab, ale razem z Sorabem, który był naszym przewodnikiem, dotarliśmy właśnie na targ złota w Ahvaz, który rzeczywiście był absolutnie opanowany przez Mandejczyków. Tam mogliśmy ich zobaczyć przy pracy, tam mogliśmy zobaczyć materiał, z którym pracują. Rzeczywiście złoto jest bardzo pożądanym kruszcem w Iranie. Kobiety w Iranie bardzo lubią przyozdabiać się złotem i rzeczywiście Mandejczycy mają co robić, bo te ozdoby ze złota są niezwykle imponujące i robiące ogromne wrażenie. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że Mandejczycy nie śpiewają. Mandejczycy uważają muzykę za część materii, za część stworzenia. Jako
właśnie gnostycy no, nie chcą brać udziału w poszerzaniu, w powiększaniu tej części uniwersum. Wywodzą się z terenów Jordanu. Najprawdopodobniej Madejczycy byli jakąś sektą w obrębie różnych sekt chrzcielnych, sprawujących oblucję żydowskich i w momencie rodzącego się chrześcijaństwa pomiędzy pierwszym a drugim wiekiem emigrowali na wschód w rejony Tygrysu, Eufratu i rzeki Karun. To jest właśnie rzeka, która przepływa przez Ahwaz. I dziś możemy spotkać Mandejczyków w południowym Iranie i chyba jeszcze, przynajmniej tak było 20 lat temu, w Iraku, w Bagdadzie. Ich największym kapłanem, prorokiem jest Jan Chrzciciel. Nie jest założycielem tej sekty, nie jest założycielem tej grupy religijnej, ale jest jednym z największych autorytetów. I to właśnie chrzest Jana Chrzciciela do dziś sprawują Mandejczycy. Ich świat jest silnie podzielony na część, oczywiście wypełnioną światłem i wypełnioną mętną, ciemną materią. Oczywiście to gnostyckie rozróżnienie dobra i zła, światłości i ciemności, materii i ducha jest fundamentalne także dla rodzącego się chrześcijaństwa. Kapłani, właśnie owi wtajemniczeni mandejscy, mówią o tym, że wszystkie rzeki biorą swoje źródło w Jordanie. Rzeczywiście wierzą, że w tym prawdziwym, geograficznie osadzonym Jordanie, ale też przenoszą ten Jordan w sferę niebieską. U profesora Kurta Rudolfa, u którego później gościliśmy, jednego z największych, a jest on jednym z największych znawców mandeizmu, tak wygląda, tak znaleźliśmy z XI wieku szkic właśnie Jordanu niebiańskiego. Podobnie rzecz ma się z człowiekiem, z pierwszym Adamem, który został ulepiony przez w czwartym świecie przez złego demiurga Ptachila, który tak naprawdę odpowiada żydowskiemu Jahwe, ale temu Adamowi zewnętrznemu, temu materialnemu odpowiada Adam Adakas, Adam ukryty, Adam świetlisty. Dusza, można powiedzieć. Ta część światła, którą trzeba wyzbierać, która rozpuszczona jest w materii, a chrzest między innymi służy, aby te części świetliste na nowo zebrać i pozwolić im wrócić do swojego źródła. Zbawienie w religii mandejskiej przychodzi od wewnątrz. Nazywa się Manda Haye. Haye to życie, czyli po prostu gnoza życia. Nie wiedza, która jest wpisana w książki, ale raczej samo życie, które przepływa przez nas i którym jesteśmy. A jego światlista część wymaga specjalnej ochrony, specjalnej protekcji po to, aby jej nie uronić, aby nie pozwolić jej dalej gnuśnąć i opadać, gęstnieć, jak mówią Mandejczycy, w materii. Temu służy chrzest, a ostatni ceremoniał, który jest odpowiednikiem namaszczenia chorych i no po prostu odesłaniem duszy, tak, to właśnie ceremonia żałoby. Mandejczycy nie śpiewają. Inkantują na wzór inkantacji muzułmańskich, ale używają do tego oczywiście języka staroaramejskiego. Głównie ich wiedza pochodzi z księgi o nazwie Ginza, skarb, która ma swoją prawą i lewą stronę, a także z księgi Jana i z kolasty, z ksiąg, które zawierają wykładnię rytualną. I tylko i dzięki temu, że zostali rozpoznani przez Koran jako ludzie księgi, Mandejczycy mogli przeżyć, mogli przetrwać w tej izolacji, w tym otoczeniu islamskim, które dokonało się w Iranie w VII wieku. I do dziś w tej nielicznej gminie w Ahwaz żyją, celebrują swoje rytuały, z których najważniejszy jest chrzest. W czasie ceremonii chrztu mogliśmy obserwować nowożeńców, którzy dokonywali rytualnego ochrzczenia przed momentem zaślubin. Po zaślubinach byliśmy zaproszeni na wesele, mogliśmy uczestniczyć jakby w tej
tej zabawie, która towarzyszyła zaślubinom, weselu. Mogliśmy usłyszeć w trakcie tego wesela głosy głównie kobiet mandejskich, które inkantowały na wzór perskich i arabskich zaśpiewów. Gdzieś w pierwszej połowie XIX wieku następuje bardzo poważne załamanie się w tradycji mandejskiej. Wydaje się, to nie wynika z dokumentów, ale w każdym razie, że cała populacja kapłanów, przynajmniej tych mieszkających w Iraku, znika. Najprawdopodobniej wiąże się to z epidemią cholery. Następuje bardzo duży kryzys w bezpośrednim przekazie wiedzy. To dotyczy głównie Iraku. W Iranie rzecz wygląda inaczej. Tam rzeczywiście w tym tyglu w Chuzestanie wpływy perskie, wpływy arabskie przykrywają tradycje mandejskie, ale nie usuwają ich w cień. Byliśmy też w Szusztar, w historycznym jeszcze z VI wieku miejscu zamieszkania Mandejczyków. Obserwowaliśmy dziś już ruiny, ale naprawdę imponujących, wspaniałych wodospadów i wspaniałego rzeczywiście ekosystemu opartego na wodzie. Rzeka Karun, która wpływa do Szusztar, została ta woda od razu podzielona na tę, która będzie służyła ablucjom i służyła ceremonii i tej, która będzie, mówiąc prost, zaprzątnięta do pracy. I tej, która będzie służyła też domu. Dziś nikt niemalże w Szusztar nie kojarzy i nie przypisuje tego miejsca i tego dorobku Mandejczykom. Rzeka i woda wydaje się sensem życia i tym sensem bieżącym oczywiście, ale też tym sensem duchowym życia Mandejczyków. Czyli bez bieżącej wody, bez rzeki nie wyobrażają sobie w ogóle możliwości oczywiście sprawowania swoich rytuałów, w tym przede wszystkim chrztu, ale chyba nawet zachowania siebie samych. Można powiedzieć, że rzeka i woda to jest ich rzeczywiście tożsamość. My spodziewaliśmy się muzyki, spodziewaliśmy się dźwięku. Okazało się, że to właśnie woda jest tym elementem, woda płynąca jest elementem tego, co ich stanowi, co jest niezmienne, nawet jeśli, no właśnie, zmienia się w każdej sekundzie. Wetres, Ebrishe, Hile, Rav.